Używamy medytacji jako modelu przygotowującego nasze mózgi i ciała do wyprzedzania środowiska, emocjonalnego uwarunkowania przyszłości, instalacji obwodów neurologicznych w mózgu. Mamy pewne obwody, których możemy używać do myślenia i działania w określony sposób, więc oddzielenie się od otoczenia, oddzielenie się lub wyjście poza ciało i wyjście poza przewidywalną przyszłość i znaną przeszłość to kolejny sposób, w jaki używamy medytacji. Ostatnim punktem na temat medytacji i jej celu jest wyjście poza umysł analityczny. Jest to jednym z głównych celów medytacji. A co oddziela świadomy umysł od podświadomego umysłu? To umysł analityczny. I nie ma nic złego w tym umyśle analitycznym. Wszyscy mamy umysł analityczny i używamy go w naszym życiu, kiedy nawigujemy, podejmujemy decyzje, demonstrujemy etykę i moralność, kiedy rozważamy to, co wiemy, z tym, czego nie wiemy. Potrzebujemy tego analitycznego umysłu. Posiadanie go jest zdrowe. Ale jeśli dodasz hormony stresu, co dla większości ludzi jest w 70% czasu, oni żyją w stanie awaryjnym. Pobudzenie tych hormonów stresu zaczyna doprowadzać mózg do nadmiernego stanu awaryjnego. Dochodzimy do tego, a wzorce fal mózgowych, kiedy dochodzimy do tego stanu, nazywane są wzorami wysokich fal mózgowych beta. Kiedy ludzie wchodzą w ten stan, stają się zbyt analityczni i zaczynają skupiać się na problemie, na przyczynie, bo chcą się upewnić, że to się nie powtórzy. Przyjrzeliśmy się mózgowi osoby, która to robi. I wiele razy, gdy są pobudzeni i analizują, przesadnie analizują swoje życie lub mają obsesję na punkcie problemu, wytrącają swój mózg z równowagi. Bo w pewnym sensie analizowanie i myślenie w tej emocji oznacza, że myślą w przeszłości, a tam nie ma rozwiązania. Tylko wtedy, gdy wychodzą poza stan emocjonalny. Odkryliśmy, że istnieje formuła, która pomaga ludziom wyjść poza ich analityczny umysł. Jeśli umysł analityczny oddziela świadomy umysł od podświadomego, a powiedzieliśmy wcześniej, że twój świadomy umysł to tylko 5% tego, czym jesteś, a 95% to zestaw podświadomych programów. Kiedy ludzie próbują zmienić jakiś aspekt siebie, kiedy nie wiedzą, jak zacząć samoregulację i spowolnić swoje fale mózgowe, wychodząc poza analityczny umysł do systemu operacyjnego, gdzie mogą nagrać nowy program lub nadpisać nowy program, i żyją w analitycznym stanie bycia lub wysokiego beta, są odłączeni od systemu operacyjnego i nie mogą niczego przeprogramować. Kiedy zaczęliśmy odkrywać, co dzieje się z większością ludzi, kiedy są w stanie reakcji stresowej, powoduje to, że zawężamy naszą uwagę na przyczynę, skupiamy się na tym, co powoduje zagrożenie. I zaczynamy tkwić w tym, co nazywamy skupieniem konwergentnym. Zaczynamy skupiać się na świecie materialnym, bo hormony stresu wzmacniają nasze zmysły, aby stać się materialistą. Kiedy osoba w tym stanie jest pobudzona i czuje zagrożenie ze strony czegoś w swoim otoczeniu, następnie chce kontrolować i przewidywać wszystko w swoim życiu, więc zaczyna skupiać się na jednej osobie, na innej osobie, innym problemie, innej rzeczy, innym miejscu czy spotkaniu. Każdy z tych elementów ma sieć neurologiczną w mózgu, więc pobudzenie tych substancji i skupienie uwagi na tych różnych elementach uruchamia różne obwody w mózgu. Dowiedz się więcej w nowym wykładzie online Unity Poland.